Przypowieści Salomona, rozdział 8. Rozdział 8 przypowieści Salomona to rozdział, w którym Salomon mówi o mądrości w kontekście trzech osób, trzech grup, można by powiedzieć, osób. Pierwsza grupa to prostaczkowie, druga to królowie i książęta, natomiast trzecia to sam Bóg. Kiedy mówi o mądrości w kontekście prostaczków, podkreśla tę zasadę, o której już mówiliśmy wcześniej w kontekście pierwszego rozdziału, że mądrość dostępna jest dla wszystkich. Mądrość jest na wyciągnięcie ręki niemalże i przemawia, głośno mówi, jest dostępna, wystarczy chcieć. Mądrość jest czymś, co sprawi, że twoje drogi będą proste. Mądrość jest czymś szlachetnym, czymś, o co warto zabiegać i podkreśla tak bardzo mocno, jest czymś dużo bardziej godnym pożądania niż nawet klejnoty, złoto czy srebro. Później, kiedy przechodzi do drugiej grupy, kiedy mówi o królach i książętach, zwraca uwagę na to, że bez prawdziwej mądrości król czy książęta nie są w stanie kierować, prowadzić swojego narodu, swojego ludu w sposób sprawiedliwy. To jest o tyle ciekawe, że kiedy spojrzymy na tę zasadę z perspektywy współczesności, to zobaczymy, jak wielki kontrast jest pomiędzy tym, czego uczy Salomon, a czego uczy współczesna socjotechnika. Zresztą nie tylko współczesna socjotechnika, wystarczy sięgnąć do XV czy XVI wieku, gdzie znajdujemy książeczkę pod tytułem Książę Niccolò Machiavelliego, który no, jest takim człowiekiem pragmatycznym do bólu i właściwie on uczy tej zasady, że cel uświęca środki, czyli tak naprawdę sprawiedliwość, prawda, pokój, dobro jest czymś, co ma drugorzędne znaczenie w stosunku do tego, co książę chciałby osiągnąć i ta książeczka właśnie tego uczy. Kiedy Salomon mówi o tym, że królowie i książęta potrzebują prawdziwej mądrości, tej mądrości, która pochodzi od Boga, do tego, żeby prowadzić sprawiedliwe rządy, żeby być sprawiedliwymi królami czy książętami, to pojawia się pytanie, ale czym właściwie jest sprawiedliwość? I oczywiście można długo debatować na ten temat. Chciałbym zostawić tylko jedną myśl, myśl pochodzącą od Martina Luthera Kinga, który właśnie walczył o sprawiedliwość dla osób o innym kolorze skóry na terenie Stanów Zjednoczonych. I kiedy jemu zadano takie pytanie, kiedy on starał się odpowiedzieć na to pytanie, czym właściwie jest sprawiedliwe prawo, to mówi coś takiego: sprawiedliwe prawo to stworzone przez człowieka zasady, które mieszczą się w prawie moralnym albo prawie Bożym. Więc zauważmy, że Martin Luther King, który jest pastorem i występuje w obronie praw ludzi, których prawa zostały podeptane, nie próbuje przekonywać ludzi do tego, że musimy odsunąć od siebie wszelką religię, która jest źródłem nieprawości, ale musimy wrócić do prawdziwej religijności, do prawdziwej pobożności, do prawdziwej moralności, która ma swoje źródło w Bogu. I oczywiście Martin Luther King jako pastor podkreślał to, że źródłem, dzięki któremu, z którego wiemy, co jest dobre, a co złe, jest Boże Słowo, jest chociażby dekalog. Tak więc w jego przekonaniu nie świeckość, nie odsunięcie Boga na peryferię społeczeństwa jest rozwiązanie problemu niesprawiedliwości społecznej, ale raczej powrót do Bożego prawa, ponieważ tylko ono jest w stanie pomóc uchronić społeczeństwo przed niesprawiedliwością. W trzeciej części tego rozdziału, kiedy Salomon mówi o mądrości, mówi o niej w kontekście Boga. I oczywiście tutaj Bóg jest źródłem wszelkiej mądrości. Salomon mówi: Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia od początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków przed powstaniem świata. Więc Salomon mówi o mądrości, która pochodzi od samego Boga. To zauważmy, że mówi o tej samej mądrości, która jest potrzebna prostaczkom i jest potrzebna królom. I jest to ta sama mądrość, przez którą czy dzięki której Bóg stwarza świat cały. Więc wydaje się, że ta prawdziwa mądrość jest czymś, co prowadzi do harmonii, do ładu, który dostrzegamy, kiedy przyglądamy się przyrodzie, kiedy przyglądamy się temu, jak została urządzona. Bardzo ciekawy, nawet zabawny trochę sposób Salomon
opisuje tę mądrość, właściwie wkłada w jej usta takie słowa: ja byłam u jego boku mistrzynią, czyli u boku Boga byłam mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas i grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Mamy więc taki obraz mądrości, która jest u boku Boga, ale jest to taki obraz bardzo sielankowy, bardzo taki familiarny, bym powiedział, trochę przypominający sytuację ojca, który idzie z synem czy z córką na spacer. Jest to czas przyjemny, jest to czas pokoju, harmonii. To jest to, do czego prowadzi mądrość. Prawdziwa mądrość prowadzi do ładu, do pokoju, ponieważ taki właśnie jest Bóg. Jest Bogiem pokoju, jest Bogiem miłości, jest Bogiem łaski, jest Bogiem dobroci. I na koniec tego rozdziału Salomon dodaje jeszcze takie słowa, znowu wkładając je w usta mądrości: kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Kiedy jeszcze spojrzymy na ten rozdział z perspektywy całej Biblii, szczególnie z perspektywy Nowego Testamentu, dostrzegamy jeszcze ciekawszą rzecz. W Nowym Testamencie, kiedy pojawia się Syn Boży, On nazwany jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana Logosem, czyli mądrością, wiedzą, poznaniem, rozumem. On jest tym, który stoi za stworzeniem całego świata. Podsumowując, można powiedzieć tak: ostatecznie człowiek, który szuka prawdziwej mądrości, znajduje Boga i znajduje prawdziwy pokój. Pokój, który przyniesiony zostaje przez Chrystusa. Thank you.